Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj razem z moimi widzami będziemy bawili się w Zdradzieckiego Chowanego. Jest to nowy tryb, który przychodzi do nas z zagranicy. Zasady są takie same jak w Chowanym, tylko jak znajdę jakąś osobę, daję mu jeszcze jedną szansę na to, aby dalej kontynuował zabawę, jeżeli zdradzi mi, gdzie inna osoba się schowała. Oczywiście widzowie walczą o fałdolce, osoba, która najdłużej przetrwa, wygrywa. Więc sami sobie wyobraźcie, co w dzisiejszym odcinku będzie się wyprawiało. Ale zanim zaczniemy dzisiejszą zabawę, w tym momencie wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca z poprzedniego odcinka, który wygrywa pluszową lamę oraz 1000 fałdolców. Ja ci mordo serdecznie gratuluję. Niestety pluszowe lamy już mi się skończyły, ale moi drodzy, się nie martwcie, ponieważ od przedwczoraj w grze są dostępne nowe starter paki, więc umówmy się, jeżeli dzisiaj pod tym filmem zostawicie 8000 łapek w górę, jutro wjeżdża nowy odcinek Zdradzieckiego Chowanego, a spośród komentarzy rozlosuję aż 3 osoby, które wygrają starter pack. Jeżeli starter pack już masz kupiony, to ode mnie po prostu dostaniesz 2 dychy kod PSC. Deal? Deal. Więc moi drodzy, zostawiajcie wszyscy łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i co najważniejsze, nie zapomnijcie wpisać kod Farel w sklepie Fortnite, ponieważ jest to wymagane, aby wziąć udział w konkursie. Ja już nie przedłużam, zaczynajmy! Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną 11 osób i będziemy bawili się w Zdradzieckiego Chowanego. Jeżeli kogoś znajdę, daję mu jeszcze jedną szansę na przeżycie. Na przykład zadaję mu pytanie, czy wiesz, mordeczko, gdzie ktoś się schował? Jeżeli wyda swojego kolegę, przeżywa, a kolega niestety traci życie. Moi drodzy, macie 2 minuty, żeby się schować i zaczynamy zabawę. Let's go, rozejść się! Jeżeli chcecie, żeby kolejny odcinek Hide and Seeka Zdradzieckiego z widzami się pojawił na moim kanale, to zostawcie pod tym odcinkiem minimum 8000 łapek. No i co najważniejsze, sprawdźcie, czy kod Farel w sklepie Fortnite wam się nie zresetował. Dobra, moi drodzy, ja zaczynam szukać. Let's go! Co my tutaj mamy? Wow, to jest fireplace, taki kominek. Ej, kozak. Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj jakiś namiocik, ale w namiociku niestety chyba nikogo nie ma. Przypominam, że się nie przemieszczamy, moi drodzy, i nie chowamy poza obrębem mapy. Dobra, lecimy dalej. Ciekawe, czy tutaj są jakieś ukryte zakamarki. Zobaczymy, za chwilę wszystkiego się dowiemy. O, dzień dobry, proszę pana, co pan tutaj robi? Proszę pani generalnie, proszę mi powiedzieć, czy wie pani, gdzie się kto schował? Tak? A pokażesz mi? Nie pokażesz mi? Wolisz dostać kulkę? Nie, no to masz 20 sekund, żeby wskazać, gdzie to się schował. Raz, dwa, trzy, lecimy. No, jestem mega ciekawy, czy ta pani króliczek z lampkami wie, czy mnie po prostu bejtuje. No, moja droga, niestety zostało ci już tylko 10 sekund, ale lecimy dalej. Okej, tutaj przeskakuję. Okej, damy jeszcze ci 5 sekundek. 4, 3, 2, 1 i co? No dobra, stój. Sprawdźmy, bo wodospad ma jakieś ukryte przejście. No niestety nie ma. Przykro mi, pirożelku. Robisz myk do lobby, a my szukamy, moi drodzy, dalej. Nie sądziłem, że te podwórko w ogóle będzie takie duże. To jest chyba cała mapa The Block zastawiona tą willą. Ale jest naprawdę przekozacko zrobiona. Zaraz wam pokażę, jak ona w środku wygląda. Oczywiście kod do mapy macie podany w opisie, albo tutaj nade mną się wyświetla. I zobaczmy, czy ktoś tutaj jest w tym czymś. Koło palemki nikogo nie ma. Powoli trzeba będzie chyba wchodzić do chaty, bo mi się wydaje, że połowa osób mogła się... O, dzień dobry, proszę pana, witam pana. Czy wie pan, gdzie ktoś się schował? Wiesz czy nie? Tak? A pokażesz mi? Dobra, to masz na to 20 sekund. Let's go! Poszedł. No, zobaczymy, czy uda ci się przetrwać kogoś szybciutko z ucha, żeby przeżyć i zgarnąć 1000 fałdolców, bo gramy tutaj o fałdolce. Ej, mordo, zgubiłem cię. Dobra, jesteś. I no niestety 3, 2, 1. Czy jest ktoś tutaj? Uwaga, czy mnie bejtowałeś, czy nie? Oj, mój drogi kolego, nikogo tutaj nie ma w tym pomieszczeniu. No niestety muszę się z tobą, Alex, pożegnać, a my szukamy dalej. Czy jest ktoś tutaj w sypialni? Nie ma. Ej, w ogóle tu jest chyba ukryta szafa. Czekajcie. A, nikogo. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że ktoś tutaj będzie. Wejdźmy tymczasem na dach. Na dachu, jak widzimy, jest tylko panel słoneczny i nic więcej. Ej. No, ktoś mi dał... Ktoś ze mną igra. Ewidentnie ten oto oponent. Dzień dobry panu. Grał pan w Simon Movie? Grał pan w Simon Movie? Nie? A wiesz, jakie są zasady?
Ja mówię, co masz zrobić po prostu i ty to robisz. Okej. Podnieś to. Dobrze, dobrze. Okej, Farel mówi. Idziesz ze mną szukać jakiegoś oponenta. Masz 20 sekund. Let's go. Dobry jest, dobry jest. Wie, o co chodzi. Okej. No, zobaczymy, mój drogi koleżko, czy kogoś znajdziesz. Gdzie jesteśmy? W dużym salonie. Tu jest coś pozastawiane. No, 10 sekund. Na dworze? Oj, nie wiem, nie wiem. Tu chyba zimno, zimno będzie. Chyba, że widziałeś, gdzie ktoś się tutaj coś gdzieś schował? I czy jest ktoś tutaj? No, niestety nie ma, ale wiesz co? Daruję ci życie. Jednak nie. Za te zachowanie nie daruję ci życia. Uderzyłeś mnie, no niestety, chciałem ci darować. No dobra, lecimy dalej. Skoro jesteście takie cwaniaki, tu mamy wejście do garażu. Okej. Tutaj mamy coś zastawione, tu mamy jakiś samochodzik. Ej, nie mam pojęcia, ciężko jest. Nie ukrywam. A tutaj? Patrz, znowu nikogo nie ma. Jest idealna mapa do hide and seeka, a wy mnie coś tutaj bejtujecie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dobra, dla pana mam bardzo fajne zadanie. Ma pan 20 sekund po odpaleniu Rift to Goa. Musisz kogoś po prostu zdradzić. Jeżeli ci się uda, przeżywasz. Let's go, lecimy. Ja lecę za tobą, mordo. Zobaczcie, jak to kozacko z góry wszystko wygląda. Jest przecudowna ta mapa. Okej, lądujesz, przyjacielu. Tutaj, dobra. Okej. Ja na swojej satelicie lecę. I co, kumplu? I co, kumplu? Jak ci idzie? Widzisz kogoś? W garażu, powiadasz. W garażu ktoś może być. Może tutaj za skrzynką. Nikogo nie ma. O, o, o! Piłkara jakaś poleciała. Halo, halo, pani piłkara. Kumplu, masz szczęście, że ją znalazłeś. Drodzy państwo, chodźcie, chodźcie za mną teraz. Obydwoje, obydwoje. Za Farelem. Tutaj się ustawić. Ty idziesz tu za skrzynkę, a ty idziesz tu za rowerek. Ja tutaj staję na skrzynce. Walicie się na kill-offy, kto przeżyje, ten chowa się dalej. Let's go! Jas, jas! Let's go, mordeczki! Piłkara w kontra, nie wiem jaki to jest skin. O, o, o! No, uwaga! No i niestety, jak widzicie, wysportowana zawodniczka. Gratulacje! Możesz chować się dalej, ok? To let's go! Uciekaj! A my, moi drodzy, szukamy dalej kolejnej osoby. Ktoś się przemieszcza, moi drodzy. Ktoś tu wali w pręta i się przemieszcza. Proszę państwa, co tu się wyprawia? Halo? Co to za skakanko? Łyba, nie wolno skakać. Powiedziałem, się nie przemieszczamy. Proszę panią, dzień dobry. Czy grała pani w Simon Movie? To zagramy teraz w Farel Movie. Podnieś to. Dobrze. W takim razie idziemy. Chodź. Farel mówi, chodź. Dobra jest. Nie udało mi się jeszcze nikogo zbejtować na to. Ale okej, dobra. Farel mówi, będziesz ze mną szukała. Dobra, zapraszam. Jeżeli kogo znajdziesz, oczywiście twoje życie będzie uratowane. A jeżeli nie znajdziesz, no niestety będziemy musieli się pożegnać, co nie? Farel mówi, jeżeli kogoś zobaczysz, pierw mi informujesz, alright? Tak czy nie? Dobrze, dobrze, to zapraszam. Czy ktoś jest tutaj pod schodami? Jednak nie, kurczę, takie idealne schody do schowania się i do oberwania za chwileczkę kuleczki, ale niestety nikt nie miał tylu IQ, żeby tam się schować. Albo nie miał takich jaj, po prostu. Dobra, jesteśmy u góry. Mówisz, tutaj będzie ktoś? No, oj, moja droga, tutaj słabo te szukanko nam wychodzi. Zobacz, może pod łóżkiem się schował. Jest ktoś? Nie ma? Dobra. To idziemy dalej. Teraz tutaj może, okej. Wiesz co? Mi się wydaje, że już chyba całą chatę żeśmy przeszukali. Idziemy razem, idziesz razem ze mną szukać dalej, ale tutaj byliśmy. Byliśmy i tu nikogo nie było. Słyszysz? Dobra. Farel mówi, znajdź go. Go. Let's go. Oj, Maciej. Było Farel mówi, dlaczego się nie słuchałeś? Ktoś tutaj tańczy, skacze i śpiewa, tylko nie wiem gdzie. Chyba albo Maciej dostał DC, albo po prostu zwątpił. Trudno, Macieju. O, dzień dobry.
Czy to ty skakałeś? Skakałaś? I grałaś na trąbce? Tak? No, to jest zabawna dziewczyna z ciebie. Jesteś tak samo brzydka jak ja, więc chodź ze mną. Farrell mówi, podnieś tego Rift to Goa, odpal i musisz kogoś znaleźć w ciągu 20 sekund. Let's go. Farrell mówi, odpal. Poszła. No i zobaczymy, czy sobie żabciu poradzisz. Stawiasz na podwórko? Tutaj? No dobra. Zobaczymy. Dwa razy użyte było. No dobra. Nie rób tego kolejny raz, bo nie było mówione, że masz dwa razy odpalić, tylko raz. Takie ostrzeżenia chińskie. Niestety chyba nikogo tu nie ma. Więc moja droga, przykro mi, ale czas się pożegnać. Haha, cwaniara, ale mi snąłem. Dobra, tu mamy, moi drodzy, uciekinierkę, która lata gdzieś po niebie. Ale zobaczymy, czy ją trafię. Niestety Dazio opuścił twoją wyspę. Szkoda, mordo. Nie dałeś się zastrzelić, ale no niestety i tak zostałeś wyeliminowany. O, dzień dobry, proszę pani. My się chyba drugi raz już widzimy, co? Halo, halo. Halo, halo. Zagrać pani trąbką ducha? Co pani robi z tym papierem toaletowym w ręku? Proszę to puścić. No niestety, Kubuś, byłeś chyba away from keyboard. No i niestety zostały nam tylko 3 osoby. Jeden z nich wygra 1000 V-dolców, a my lecimy dalej z szukaniem, moi drodzy. Przyciąłem się. A tu co my mamy? Ej, ale kampa, patrzcie jaka kampa, tutaj nikogo nie było. Wow, czemu tam nikogo nie było? To było 200, 300 IQ to było. To gdzie oni już mogą być? No już nie mam kompletnie pojęcia. Co to za oszołom? Halo? Proszę pana, pan tam na bramie, proszę zejść na dół. Co pan tam robi? Pytam się. A, gra pan, dobra. To ja zatańczę, co? A ty graj. O, elegancko. Dobra, dość tych żartów. Rączki do góry. No okej, okay, w miarę ci się udało. Okej, okay, drogi przyjacielu, rozbawiłeś mnie, więc idziesz razem ze mną. Okej? Okay? Grałeś Simon Movie? Okej, okay. Podnieś tę broń. Nie było Simon Movie. Okej, okay, niestety, nie grałeś, widzę, w tą gierkę, przyjacielu. Szaku. Szaku. Podniósł tą kulkę. Okej, okay, znowu dwie osoby. Nie mam pojęcia, gdzie oni są. Szaku wyeliminowany w taki sposób. Ale brązowy medal zdobyłeś. Pozdro. Okej, okay, tutaj za ławką. Też nie, ale ktoś u góry tupta. Proszę państwa, gdzie są panowie i panie? A co wy się tu całujecie pod schodami? Przyznaj się, całowaliście się? Czemu ona płacze? Weź ją pociesz jakoś. Czemu żeście się schowali razem, jak rywalizujecie? Mordy, super pocieszenie. Dobra, zapraszam was, tutaj na środeczek, na środeczek. Ty tu, dobrze, a ty kumplu z tym... z tym czymś? Okej, okay, tutaj. Okej, okay, teraz rywalizujecie sobie na kilofy. Kto wygra, zgarnia 1000 V-dolców. Let's go! Jedziecie! No, to będzie zacięta walka. O, jakie podchody. Ciekawe, ile mają HP. O, jeden dostał ciosa, drugi dostał ciosa. I... Uwaga, uwaga! Goni go! Goni ją, przepraszam, goni ją. Ej! Stój! Nie uciekamy, walczymy. No i niestety... Pamiętaj, że i tak jesteś ode mnie brzydsza. Jupik, wygrywasz 1000 V-dolców. A ja mam nadzieję, że wam się widzowie podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał i sprawdźcie, czy kod Farrell w sklepie Fortnite wam się nie zresetował. Trzymajcie się, hej! Come on.